Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie finansowane jest przez Instytut Książki w ramach projektu o dyskusyjnych klubach książki 2021. Dzisiaj mam spotkanie wyjątkowe. Wyjątkowe za sprawą naszego gościa, społecznika, aktywisty miejskiego, współzałożyciela Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, pana Jana Węcwela, a będziemy dzisiaj rozmawiać o jego bardzo ważnej książce, czyli Betonoza, jak się niszczy polskie miasto. Witam pana bardzo serdecznie w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, wszystkich klubowiczów i swoim własnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może zacznijmy tak od początku. Skąd u Pana w ogóle zainteresowanie tą tematyką wycinki drzew i kiedy w Pana głowie pojawiła się taka myśl, że napisze Pan o tym książkę? No, zainteresowanie wynika z tego, że obserwowałem przez wiele lat w moim sąsiedztwie, w moim mieście, ale też w innych miastach, które odwiedzałem w Polsce, jak niestety ten proces pozbawiania miast drzew, terenów zielonych postępuje, jak wydaje się to czymś wręcz jakby wpisanym w proces rozwoju naszych miast i bardzo często też sam w jakiś sposób przez wiele lat się z tym godziłem, myśląc, że no, może nie do końca mnie to cieszy, ale prawdopodobnie to tak już musi być. Jest to właśnie coś, z czym w pewnym sensie przychodzi nam się pogodzić, choć nie jest to proces, który nam się podoba. No i w pewnym momencie zacząłem w jakimś sensie to kwestionować, zacząłem zastanawiać się, czy rzeczywiście tak to musi wyglądać, czy rzeczywiście nasze miasta mają się w ten sposób rozwijać, czy przypadkiem gdzieś nie popełniliśmy jakiegoś błędu. I efektem tego namysłu coraz szerszego i też jakiegoś tam odzewu na różne moje publikacje wcześniejsze na ten temat, był pomysł na to, żeby zebrać to wszystko w formie książki, która byłaby trochę takim głosem, można powiedzieć, w pewnym sensie takim alarmem dla polskich miast, który by być może sprawił, że zmienilibyśmy swoje podejście do zieleni w miastach, że te drzewa, tereny zielone zyskałyby należne sobie miejsce w naszym wyobrażeniu o mieście przyszłości, o mieście nowoczesnym, że właśnie nie byłyby czymś takim, co tylko jest może jakimś kwiatkiem do kożucha w najlepszym wypadku, a najczęstszym niestety jest po prostu czymś, co przeszkadza, wydaje się, że przeszkadza w rozwoju, że po prostu trzeba się tego pozbyć, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało. No doszedłem do tego, że to właśnie wcale nie musi tak być, że ten proces rozwoju wręcz powinien mieć wpisaną ideę miasta zielonego w swoją istotę, że tak naprawdę my, myśląc o miastach przyszłości, powinniśmy myśleć o miastach zielonych, o miastach pełnych drzew. Zbierając materiały też do Pana książki, zwiedził Pan wiele miast i miasteczek, to jest siłą rzeczy. I przy okazji oczywiście rozmawiał Pan z wieloma ludźmi, nie tylko mieszkańcami, ale również włodarzami. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądały te rozmowy? Czy rozmówcy byli przychylni, czy jednak stronili od tematu? No przede wszystkim spotkałem się z niesamowitym przyjęciem ze strony mieszkańców różnej wielkości, mniejszych, średnich, większych, bo wszędzie, gdzie szukałem takich przykładów właśnie betonozy czy nieuzasadnionych wycinek drzew, to tam spotykałem się też z ludźmi, którzy starają się temu przeciwstawić. I to było coś naprawdę bardzo pozytywnego i budującego. Początkowo miałem nawet taki pomysł, żeby książka nosiła podtytuł Betonoza, a podtytuł Dlaczego Polacy nienawidzą drzew, ale z czasem zmieniłem kompletnie tą koncepcję, bo właśnie poznałem wielu fantastycznych ludzi w różnym wieku, o różnych profilach zawodowych, o różnych sympatiach politycznych, którzy kochają drzewa, którzy potrafią no, też bronić ich, kiedy dochodzi do takich projektów wycinek tych drzew na większą skalę w miastach, którzy zakładają stowarzyszenia, ruchy, czasami nieformalne, takie grupy sąsiedzkie. Odkryłem, że tego typu inicjatyw w całej Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są one rozlokowane po właśnie mniejszych miastach, średnich. No, w zasadzie to jest niezależne od i regionu kraju i wielkości takiego ośrodka miejskiego. I myślę, że to jest coś, co dzisiaj w Polsce nas bardzo łączy. Także też to jest taka moja refleksja i mój wniosek,
że właśnie mówi się bardzo dużo o tym, jak jesteśmy podzieleni jako społeczeństwo i pewnie to jest prawda pod wieloma względami, ale pod tym względem to jest taka sfera, w której Polacy często potrafią się dogadać, nawet ponad podziałami, chcą się porozumieć, łączy ich ta, no nie wiem, miłość, przywiązanie, sympatia, czy jak to nazwać, do drzew, łączy ich takie marzenie o tym, żeby żyć w coraz bardziej zielonym mieście, a nie w coraz mniej zielonym. I to jest coś naprawdę niesamowitego, co po tej książce zbudowało we mnie takie też poczucie i motywację, że warto działać w tej sprawie, no bo wszędzie można spotkać sojuszników i można też zawiązać niesamowite znajomości dzięki takiej wspólnemu działaniu w obronie przyrody, w obronie drzew, czy też na rzecz tego, żeby naszą okolicę bardziej zazielenić. Więc jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami, to miałem bardzo pozytywne doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania z innymi różnego rodzaju aktorami, że tak powiem, na tej scenie, to nie zawsze było tak miło, ponieważ faktycznie nie wszyscy rozumieją tak dobrze jeszcze teraz, myślę, że to się zaczyna zmieniać, rolę drzew w mieście i często najgorzej jest właśnie, jeżeli chodzi o świadomość polityków, którzy niechętnie w ogóle tłumaczą się z różnego rodzaju decyzji i myślę, że to się zaczyna też powoli zmieniać. Myślę, że ta książka być może też pomogła jakoś w tym, mam nadzieję, że tak jest, ale rzeczywiście na etapie pisania, kiedy próbowałem skontaktować się z kilkoma prezydentami czy burmistrzami, zapytać, dlaczego chcą wybetonować na przykład rynek w swoim mieście, to nie chcieli ze mną rozmawiać, pomimo że ja chciałem zadać im pytania i naprawdę poznać ich perspektywę. To nie zawsze udawało się w ogóle uzyskać jakąkolwiek odpowiedź czy uzasadnienie takiego projektu. Irytację być może budził sam fakt, że ktoś z zewnątrz się tym interesuje. I myślę, że to jest taka sfera, która też zaskoczyła samych polityków, że ludzie coraz bardziej się interesują drzewami, coraz bardziej chcą ich bronić, uważają, że mają też do tego prawo i oni też pod wpływem tej presji czy jakiejś takiej fali oddolnej zaczynają zmieniać swoje podejście do tego tematu i zaczynają dostrzegać, że to jest coś bardzo ważnego dla mieszkańców, z czym nie można tak po prostu obejść się jak z byle czym, po prostu wyciąć drzewa i nikomu nie tłumaczyć, czemu to służy i z jakiego powodu się to robi. Można powiedzieć, że od już wielu lat jest taka moda na rewitalizację miast i to jest bardzo dobrze, bo należy jednak polepszać, ulepszać nasze miasta. Jednak patrząc na tę rewitalizację polskich miast, to mamy taki jeden schemat, tak? Powiedzmy o rynku na przykład, czyli jest beton, są jakieś ławeczki, jest fontanna, są drzewa, ale w donicach, które są albo tak właściwie, albo których nie ma. A tak naprawdę rewitalizacja jakby dosłownie to znaczy przywracanie do życia, prawda? I czy ta rewitalizacja nie mogłaby się równać nie betonowaniu, ale zazielenianiu? No, według mnie powinna wręcz równać się właśnie zazielenianiu. To jest jakiś błąd, który popełniliśmy, że słowo rewitalizacja zaczęło być utożsamiane właśnie z takimi projektami, że ono zaczęło przybierać taką postać, bo tak naprawdę w słowie rewitalizacja no, chodzi o właśnie to przywracanie życia, tylko chyba nigdy nie zadaliśmy sobie pytania, co dokładnie ma się kryć pod tym hasłem, co dokładnie chcemy osiągnąć w ten sposób. I zaczęto powielać takie bezrefleksyjnie, takie myślę, że pewne wyobrażenia o tym, że jak powinna wyglądać taka zrewitalizowana przestrzeń. Pomylono to często po prostu z remontem jakiegoś miejsca, no, na przykład związanych z rynkami, no faktycznie wyremontowano często nawierzchnię rynku, tylko szkoda, że przy okazji właśnie te zmiany oznaczały pozbawienie takiej przestrzeni zieleni i przez to też de facto odebranie życia tym miejscom, bo nie dość, że znika to życie w sensie biologicznym, przyrodniczym, to jeszcze no, ludzie też niechętnie do takich miejsc przychodzą, więc one po prostu są mniej żywymi przestrzeniami miejskimi. I wydaje mi się, że tutaj potrzebne by było jakieś, nie wiem, zrewitalizowanie pojęcia rewitalizacja, to znaczy nadanie mu nowego sensu, który będzie bardziej oddawał to, o co chodzi, czyli chcemy, żeby miasto było żywym miejscem. I przyroda w tym pomaga, ona w tym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Ludzie chcą przebywać w takich miejscach, na takich ulicach, na takich placach, które mają drzewa, które nie są całkowicie pozbawione tego elementu zielonego. A proszę nam powiedzieć, jak można pielęgnować drzewa i jak w ogóle wygląda życie drzew w naszych miastach? Kto odpowiada za ich dbanie i kto decyduje o tym, kiedy drzewo ma być wycięte? Czy drzewo ma być wycięte? Mhm.
Problem polega na tym, że jest to dosyć skomplikowane i przeciętny mieszkaniec, który chciałby nawet w jakiś sposób dowiedzieć się więcej o tym, skąd, kto podejmuje i czy jakie losy czekają drzewa wokół jego domu, to niekoniecznie będzie to dla niego proste, żeby to ustalić, bo tak naprawdę ta odpowiedzialność za tę atmosferę jest dosyć rozproszona. Mamy różne podmioty, nawet w obrębie jednego urzędu miasta, które mogą mieć wpływ na takie decyzje, bo mamy z jednej strony wydziały ochrony środowiska, czy takie, które opiekują się terenami zielonymi, ale z drugiej strony mamy na przykład wydziały zajmujące się drogami, czy urzędy, które zajmują się budową, remontem dróg. I bardzo często okazuje się, że na przykład właśnie te urzędy zajmujące się drogami mają tak naprawdę więcej do powiedzenia na temat drzew niż ten Wydział Ochrony Środowiska, do którego być może skierowalibyśmy się intuicyjnie. A to dlatego, że na przykład niestety przy okazji, i tu dochodzę do tego punktu o pielęgnacji drzew, przy okazji remontów dróg w Polsce bardzo często wycina się drzewa z przyczyn w ogóle nieuzasadnionych. Te remonty często wcale tego nie muszą się wiązać z wycinką drzew, ale po prostu są robione po najmniejszej linii oporu i te drzewa zwyczajnie są usuwane tak po prostu, jakby były elementem zbędnym, utrudniającym pracę. Nawet jeżeli te drzewa nie są wycinane, to są po prostu niszczone podczas takich prac drogowych. Podczas takiego remontu drogi, także jeżeli Państwo w swojej okolicy wiedzą, że jest planowany jakiś remont ulicy, to warto na to zwrócić uwagę. Czy po pierwsze nie będą drzewa wycinane, po drugie czy właśnie nie będą niszczone, bo na przykład jeżeli wykopiemy, powiedzmy, chcemy wymienić nawierzchnię i przekopujemy ulicę, to często efektem ubocznym takich prac jest podcinanie drzewom korzeni. W efekcie te drzewa zaczynają po prostu nam usychać i to jest bardzo częsta sytuacja, która niestety wpływa bardzo mocno na stan drzew w mieście i to, co jest potrzebne, to tak naprawdę standardy, które by obejmowały wszystkie, cały urząd miasta, nie tylko odpowiedzialny za ochronę środowiska, ale też właśnie urzędy zajmujące się drogami, czy remontami, czy infrastrukturą, które by mówiły, że drzewa są czymś bardzo ważnym. One nie powinny być traktowane jak coś, co można po prostu usunąć albo po prostu zniszczyć, bo one są dla nas istotne, dają nam życie, dają nam tlen, dają nam ochłodę, spełniają bardzo wiele funkcji, które są ważne dla ludzi i więc musimy wszyscy o nie zadbać i są jednocześnie bardzo wrażliwe. To w takim razie proszę powiedzieć, po co wycina się te drzewa? Wycina się drzewa w Polsce z bardzo niestety wielu powodów. Opisałem też w książce taki krótki rozdział, zawarłem, który ma tytuł Alfabet Drwala, tam trochę żartobliwie, ale jest tam naprawdę wymienione prawdziwe powody, czy powiedzmy takie preteksty, które stoją za wycinkami drzew, na praktycznie wszystkie litery polskiego alfabetu, A jak alergie, I jak inwestycja, na każdą literę znalazłem różne powody zawarte w oficjalnych dokumentach, które prześledziłem, albo w takich tłumaczeniach publicznych, dlaczego jakieś drzewa się wycina. Niestety właśnie to jest problem cały w sytuacji drzew w Polsce, że one są bardzo słabo chronione i wystarczy byle pretekst, czy taki wniosek o wycinkę drzewa, żeby został on zaakceptowany. W zasadzie nie ma takiego dobrego powodu, żeby drzewo chronić, a jest bardzo dużo powodów, żeby je wyciąć. Tak wygląda w tej chwili system, można powiedzieć, i jeżeli drzewo nie jest pomnikiem przyrody czy jakimś takim obiektem uznanym za bardzo cenny, a o to jest niestety ciężko, no to takie przeciętne miejskie drzewo można tak po prostu wyciąć, bo na przykład koliduje z inwestycją, bo spadają liście z niego, prawda, takie powody też były wymieniane. Wiadomo, że z drzewa spadają liście, ale no niektórzy uznają to za powód, żeby takiego drzewa się pozbyć, bo przeszkadza im bałagan, który te liście tworzą. No, najrozmaitsze tego typu niezbyt mądre uzasadnienia są niestety przyjmowane jako powód, żeby faktycznie wydać zgodę na wycinkę drzewa. Ale to ja wniosę sobie taki projekt, tak, że jakieś drzewo mi przeszkadza, czy że zagraża ono życiu i ten projekt tak przejdzie? Znaczy projekt, prośba, wniosek, nie wiem, jak to nazwać. Mhm. Jest taka szansa niestety, to znaczy dzisiaj to wygląda w ten sposób, że urzędnicy, to nie jest też do końca ich wina, bo tak jest właśnie stworzony system, w którym oni funkcjonują, muszą przestrzegać prawa, są pod presją, tak, no bo jeżeli mieszkańcy, czy nie wiem, albo jakaś firma, jakiś inny podmiot, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, wnioskuje o wycinkę jakiegoś drzewa i podaje jakiś powód, to urzędnik musi wykonać jakiś wysiłek, żeby znaleźć powody, żeby tego drzewa nie wyciąć. No powiedzmy, jeżeli ktoś mówi, że drzewo zagraża,
no to urzędnik musi wykonać ekspertyzy, musi postarać się, żeby sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czy to drzewo faktycznie, nie wiem, jest w złym stanie i czy to wynika z tego, że ono od razu zagraża bezpieczeństwu. No albo może się po prostu na taki wniosek zgodzić i nie ryzykować, że prawda, poświęci swój czas, pieniądze, a jeszcze nie daj Boże odmówi wycięcia takiego drzewa, to drzewo faktycznie, nie wiem, uszkodzi coś, prawda, czy komuś coś się stanie. Szanse na to są niewielkie, praktycznie mikroskopijne, a jednak są, czy ryzyko, tak, więc urzędnicy często tego ryzyka ponosić nie chcą. No gdyby funkcjonowali w innym systemie prawnym, w innym porządku, który by mówił, drzewa są dla nas ważne, są naszym dobrem, są czymś, co nas ratuje przed różnymi nieprzyjemnymi zjawiskami, co poprawia jakość życia w mieście, to pewnie to wyglądałoby inaczej, ale dzisiaj niestety funkcjonują w takim systemie, który no, nie zachęca i nie stawia drzewa przyrody w mieście jako czegoś wyjątkowo cennego. Chronić drzewa przed tą wycinką jest jednak trudno. Mieszkańcy protestują, piszą listy i tak dalej. I czasami się to udaje, tak jak podał Pan przykład w książce, jak było we Włodawie, a czasami nie, jak na przykład wąwóz czarny w Kazimierzu Dolnym. Natomiast to, o czym powiedzieliśmy, że wyciąć to drzewo tak naprawdę, nie wiem, czy jest coraz prościej, między innymi regulują to pewne ustawy. Proszę powiedzieć coś o tych protestach, które przyniosły te pozytywne rozwiązanie i o tym, co się niestety nie udało. Na szczęście tych informacji docierających do mnie o protestach, które przyniosły efekt, jest coraz więcej i to mnie bardzo cieszy. Także tutaj wszystkich też oglądających nas, słuchających, zachęcam do tego, żeby się angażować, zabierać głos. Nawet jeżeli sprawa wydaje się przesądzona, to jednak warto czasem jakoś dać znać decydentom, że chcemy na przykład uratować jednak, czy podjąć próby ratowania jakichś drzew, które rzekomo są skazane już na wycięcie. I takich przykładów wycofania się po prostu z różnych decyzji, właśnie tak jak mówię, jest coraz więcej. Włodawa to jest ten przykład, który opisałem w książce, gdzie faktycznie był projekt rewitalizacji, w cudzysłowie, no, rynku, który zakładał praktycznie całkowite pozbawienie go zieleni, a w tej chwili ten rynek we Włodawie, zresztą piękny bardzo, z takim czworobokiem na środku, budynkiem takim dawnym handlowym, zabytkowym, ma właśnie dookoła dosyć dużo tej zieleni, ma wysokie drzewa i no na szczęście ten projekt udało się zmienić, nie w całości, nie jest on idealny, nadal tam część zieleni zostanie przesadzona już teraz, bo chyba nie wycięta, ale ten najcenniejszy fragment zostaje. Ostatnio dowiedziałem się o takim przypadku, który też mnie ucieszył, bo brałem udział, już tutaj nie byłem, może nie opisałem tego jakoś szczegółowo, ale brałem udział, podpisywałem też się pod petycją w obronie parku w Władysławowie, gdzie właśnie przyjęto taki projekt rewitalizacji, w ramach którego w parku zakładano wycinkę chyba około 1000 drzew i krzewów. Mieszkańcom to się nie spodobało, utworzyli taką petycję, ona została też poparta przez autorytety przyrodników i tak dalej i okazuje się, że jednak zmieniono ten projekt, że tej wycinki nie będzie, że od nowa tak naprawdę jest tworzony projekt, który ma ten park jakoś poprawić, ale już bez tego elementu właśnie de facto niszczenia, a nie przecież rewitalizowania przyrody tamtejszej. Nie zawsze się udaje, są niestety takie przykłady, których to mimo dużych protestów nie kończy się wcale po myśli mieszkańców, tylko projekt zostaje zrealizowany. Ale mimo wszystko uważam, że więcej, powiedziałbym tak ostrożnie, że więcej znam historii, które kończą się jednak tym, że udaje się coś osiągnąć, udaje się wypracować pewien kompromis, albo udaje się po prostu zmienić decyzję i wycofać się z takiej niemądrej decyzji o wycinaniu drzew. I najczęściej jest to decyzja ostatecznie polityczna, można powiedzieć, czyli najwięcej tutaj do powiedzenia mają burmistrzowie, prezydenci miast, którzy no de facto sprawują władzę i oni po prostu no mogą tak naprawdę z takiego projektu wycofać się nawet w ostatniej chwili, jeżeli stwierdzą, że to jednak nie jest coś, co przyniesie im pochwały, a wręcz przeciwnie, sprowadzi na nich krytykę. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że jak najwięcej będzie takich sytuacji. Jakiej przyrody potrzebujemy? No, myślę, że oczekiwania co do przyrody są bardzo różne, ale co do pewnych rzeczy myślę, że możemy zaobserwować pewne tendencje, które są widoczne, myślę, gołym okiem. To znaczy na pewno szukamy tej przyrody coraz bliżej nas. To znaczy
nie wystarcza nam to, że możemy pojechać do parku, powiedzmy na drugim końcu miasta czy w centrum miasta, tylko jest dla nas coraz ważniejsze, żeby gdzieś koło domu był jakiś teren zielony, nawet jakiś skwer, jeżeli to nie jest może duży park. I myślę, że taki model, w którym ta zieleń jest scentralizowana w jakichś takich obszarach, a mamy całe dzielnice pozbawione terenów zielonych, się coraz mniej sprawdza. To też jest ciekawe, bo tak naprawdę wracamy do sprawdzonych rozwiązań z lat, no chociażby, już nie mówię o latach międzywojennych, bo takie pierwsze awangardowe osiedla mieszkaniowe właśnie zakładały te zielone tereny wszędzie niemalże, no zielone podwórka choćby, ale też do lat PRL-u, no kiedy budowano blokowiska, możemy o nich myśleć różnie dzisiaj, ale na pewno nie możemy odmówić tym osiedlom tego, że mają dużo zieleni, że mają zielone podwórka, że mają parki, które były od razu projektowane jako towarzyszące założenie całemu kompleksowi mieszkalnemu. Dzisiaj tego niestety brakuje, więc mieszkańcy takich nowych osiedli, no wiem, że często organizują się wokół takich postulatów, że jednak ta zieleń czy park powinien być też w ich sąsiedztwie, a nie w sąsiedniej dzielnicy, prawda? Więc myślę, że tej takiej nawet małego skrawka zieleni blisko siebie, którego możemy codziennie wyskoczyć na spacer, szukamy coraz częściej i coraz bardziej jest to w cenie po prostu. I myślę też, że drugim takim, no nie wiem, trendem albo jakąś taką zauważalną modą może nawet jest poszukiwanie takiej dzikiej przyrody. Wystarczy wspomnieć o tym, że polskie parki narodowe w okresie pandemii przeżyły prawdziwe oblężenie. I to nie tylko te najbardziej popularne, jak Tatrzański Park Narodowy, który od lat przeżywa de facto coraz rosnącą popularność, ale na przykład podwarszawski, Kampinoski Park Narodowy, który przez okres pandemii naprawdę odkryło, coraz więcej osób odkryło, jaki to świetny teren, czy różnego rodzaju, nawet niekoniecznie parki narodowe, jakieś rezerwaty przyrody pod miastem. Takie miejsca, w których ta przyroda naprawdę jest dzika, nie przycięta, można powiedzieć, pod linijkę, nie ułożona zgodnie z wyobrażeniami ludzi, tylko właśnie taka zostawiona sama sobie, chroniona w takim dzikim, naturalnym charakterze. I to są miejsca, w których my naprawdę odpoczywamy, my naprawdę czujemy, że mamy z tą przyrodą kontakt i one są coraz cenniejsze i coraz bardziej poszukiwane. Powinno tych miejsc przybywać, bo parków narodowych mamy 23, powinniśmy ich mieć pewnie ze dwa razy tyle, ale tych rezerwatów, tych małych skrawków przyrody, które dzikie, które są ciągle i w miastach, i pod miastami, też nie chronimy ich wystarczająco dobrze. Nie zakładamy tak wielu nowych rezerwatów, jak to się działo chociażby, nie wiem, w latach nawet 90. Spójrzmy teraz na przyrodę troszkę pod kątem finansowym. Powiedział Pan też o tej dzikiej przyrodzie, która tak naprawdę nie wyzwala żadnych kosztów nas, ale nazwijmy to w porównaniu z tą przyrodą zadbaną, tak? Która wymaga, nie wiem, podcięcia, czyli to wszystko generuje koszty. I wartość usług, które są wykonywane przez drzewa, okazuje się, że można też przeliczać. Mówię tutaj o Nowym Jorku, gdzie usługi pełnione przez drzewa przelicza się na wartość pieniężną w skali roku. Proszę o tym coś więcej nam opowiedzieć, czy też powiedzieć, przypomnieć, jakie drzewa wykonują dla nas usługi. Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek, kiedy można powiedzieć, że w Nowym Jorku odkryto coś, co de facto jest bardzo dobrze znane, bo wszyscy wiemy o tym, że drzewa pełnią różne funkcje, jeżeli uważaliśmy na lekcji biologii, ale dopiero tam ktoś wpadł na to, że skoro one to robią, no to można to wycenić, prawda? Można to przeliczyć na oszczędności na przykład związane z obecnością drzew w przestrzeni miejskiej. I no taką najbardziej oczywistą kwestią związaną z obecnością drzew w mieście jest ten efekt schładzania naszej przestrzeni, czyli to nie tylko dawanie cienia, bo to jedna rzecz, ale też no, cały ten ekosystem, który sprawia, że drzewo absorbując wodę no po prostu tworzy taki specyficzny mikroklimat, jest takim miejskim klimatyzatorem, który nie zużywa prądu, więc jest dla nas niezwykle cenny. I no i właśnie tutaj na przykład w Nowym Jorku badano na przykładzie chociażby oszczędności w zużyciu prądu do klimatyzowania budynków latem, kiedy są upały. Po prostu tam, gdzie rosną drzewa, tego prądu się zużywa znacznie mniej, bo te budynki po prostu są lepiej schłodzone. Oczywiście to też przekłada się na lepszą temperaturę na samej powierzchni ulicy, no, co z kolei też przekłada się na oszczędności chociażby związane z budową jakichś
struktur, które miałyby dawać cień. Po prostu drzewa go dają i robią to bardzo, bardzo skutecznie. Ale oczywiście to też jest filtrowanie zanieczyszczeń powietrza, bardzo ważny efekt, jakby funkcja drzew. I najprostsza sprawa wydaje się oczywista, czyli no drzewa po prostu w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla. W tej chwili mamy bardzo duży problem z tym, jak obniżyć nasze emisje dwutlenku węgla i dopiero co zakończył się szczyt klimatyczny, na którym liderzy państw dyskutowali o tym, jak to zrobić przez dwa tygodnie. Oczywiście drzewa tutaj nie wystarczą, ale są genialnym wsparciem tego procesu obniżania naszych emisji, po prostu dlatego, że właśnie każde drzewo pochłania określoną ilość tego dwutlenku węgla, dzięki czemu on się nie ulatnia do atmosfery. Ale też nawet znowu w Stanach Zjednoczonych zbadano, jaki jest wpływ drzew na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na przykład małych sklepów, które są przy ulicach. I okazuje się, że takie sklepy, które są przy ulicach, gdzie rosną drzewa, funkcjonują lepiej niż sklepy przy ulicach, gdzie tych drzew nie ma. Ludzie chętniej chodzą na zakupy w takie miejsca z drzewami, spędzają na tych zakupach więcej czasu, to też był efekt badań, wniosek z badań, a nawet są skłonni wydać więcej pieniędzy w trakcie zakupów, więc te sklepy mają większe obroty po prostu, więc drzewa są dobre dla biznesu i to też przekłada się na wyższe wpływy z podatków, lepsze zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. Więc tych pożytków z drzew jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Do tego dodałbym jeszcze kwestię retencji wody, czyli to, że kiedy mamy bardzo gwałtowne opady deszczu, to drzewo po prostu pomaga nam, żeby naszej ulicy nie zalało. To bardzo ważna funkcja w dzisiejszych czasach, bo coraz częściej mamy te nawalne opady. No i właśnie, okazuje się, że to wszystko można i wręcz powinno się nawet być może określać jako usługi, które drzewa wykonują. Mówi się w tej chwili już o usługach ekosystemowych, czy nawet po angielsku powstało takie pojęcie treeconomics, tak jak jest economics, to treeconomics, czyli no na polski nie da się tego przetłumaczyć, ale ekonomia drzew po prostu. I to jest coś, co zaczyna być stosowane przez na przykład pracowników urzędów miejskich, którzy w ten sposób podliczają, jak dużo oszczędności wynika z obecności drzew w mieście. No to mamy nadzieję, że te wszystkie argumenty, to o czym wiemy, czy wiedzieliśmy, albo o czym pan teraz, czy co nam pan przypomniał, spowoduje jednak, że będziemy bardziej dbali o te drzewa. Powiedział pan też o tych falach upałów, które no już są zjawiskiem globalnym i z falami upałów łączy się też takie zjawisko tropikalnych nocy. O którym też pan pisze w książce. Proszę coś więcej o tym nam powiedzieć. No więc jak już wspominałem o tym efekcie, że drzewa są taką naturalną klimatyzacją, która nie zużywa prądu. I teraz to nie chodzi tylko o to, że w miejscu powiedzmy, gdzie to drzewo rośnie jest trochę chłodniej, nawet nie trochę, bo jest znacznie chłodniej, ale też chodzi o wpływ na cały mikroklimat miasta albo jakiejś części miasta. Najczęściej to dotyczy właśnie takich centralnych dzielnic, gdzie tych drzew jest znacznie mniej. Miasta po prostu bardzo się nagrzewają. To zjawisko nazywa się miejską wyspą ciepła i na przykładzie Londynu zbadano, że w centrum miasta może być średnia temperatura wyższa nawet o 10 stopni niż na obrzeżach miasta. I to przede wszystkim jest odczuwalne latem, właśnie w trakcie dużych upałów, tych dni gorących. Też jest ich coraz więcej, te upały są coraz bardziej dokuczliwe, można powiedzieć, no również w Polsce. I to wygląda w ten sposób, że temperatura jest wysoka nie tylko w ciągu dnia, ale też nocą, bo te nagrzane powierzchnie, właśnie pozbawione drzew, kiedy przychodzi chłód wieczorny, to właśnie one, to ciepło z nich zaczyna ulatywać w powietrze, tak? I między innymi wpełza, można powiedzieć, do naszych mieszkań. Dlatego na przykład, kiedy mamy upały, mieszkamy powiedzmy w gęsto zaludnionej dzielnicy centralnej albo po prostu w takim miejscu, gdzie tych drzew za dużo nie ma, to w nocy bardzo trudno jest latem nam spać, bo jest po prostu gorąco. Nie każdego stać na znowu na klimatyzację, żeby sobie mieszkanie skutecznie schłodzić. To niestety wpływa na nasze samopoczucie, bo po takiej iluż tam nocach, kiedy temperatura w mieszkaniu nie wiem, przekracza 20 kilka stopni, po prostu czujemy się źle, po prostu jesteśmy niewyspani, jesteśmy bardziej podatni na stres. No już nie wspominam o tym, że dla osób, które są chore, czy dla osób, nie wiem, starszych, to jest po prostu niebezpieczne dla ich zdrowia. I już w tej chwili w Polsce
statystyki pokazują, że więcej ludzi umiera przez gorąco niż przez zimno. Jesteśmy na takim poziomie zaawansowania cywilizacyjnego, że ogrzać się już potrafimy, natomiast nie potrafimy się schłodzić. No, jakby właśnie ta klimatyzacja to nie jest coś dostępnego, to nie jest coś, co każdy może mieć, to nie jest coś, co wszyscy powinni mieć, bo nagle zużywalibyśmy potworną ilość prądu. Więc no właśnie tutaj drzewa bardzo pomagają nam zniwelować ten efekt miejskiej wyspy ciepła i ochłodzić nam nasze miasta. Właśnie mamy tak falę upałów, te miejskie wyspy ciepła, tropikalne noce, również gwałtowne opady i coraz gwałtowniejsze chyba, podtopienia i są to problemy miast. Czy można coś z tym zrobić? Tak, no jeżeli chodzi o te podtopienia, to też statystycznie widać, że te normy opadów w Polsce może jeszcze nie są dużo niższe niż były kiedyś, chociaż akurat na przykład teraz jesień mamy bardzo, bardzo suchą i to widać, jak to mimo że ten rok generalnie był niezły, jeżeli chodzi o poziom opadów i mieliśmy też śnieżną zimę, więc wiele miejsc wysuszonych odżyło w tym roku. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla właśnie tego zmieniającego się klimatu naszego, to jest właśnie to, że jeżeli na przykład przez miesiąc w ogóle nie pada deszcz, to potem nagle w jeden dzień czy w dwa dni spada go tyle, ile powinno spaść go przez cały miesiąc. I taka ilość wody, która spada z nieba, mówiąc wprost, no po prostu nasza kanalizacja nie jest w stanie tego przyjąć. My musielibyśmy zbudować gigantyczne rury, rozkopać całe miasto, wymienić te rury na nie wiadomo jakie rury, o jakim przekroju, żeby tak duża woda, tak duża ilość wody naraz mogła nimi spłynąć. To jest po prostu niemożliwe, albo będzie to strasznie drogie. I teraz co można z tym zrobić? No właśnie tutaj z pomocą znów przychodzą drzewa i wręcz znam taki przypadek z podpolskiego miasta, czyli Gdańska, który wyliczył na przykładzie ostatnich incydentów właśnie takich związanych z podtopieniami, że mogą oczywiście zbudować właśnie te systemy kanalizacji, jakiś wielki kolektor na tą wodę, czy jakiś zbiornik, ale mogą to samo zrobić, budując właśnie tak zwane ogrody deszczowe, czyli takie małe mniejsze lub większe tereny zielone, rozproszone po całym mieście, nie właśnie w jednym miejscu skupione, tylko w różnych miejscach, które w momencie właśnie zalania są tak ukształtowane, że ta woda po prostu wpływa do takiego małego skwerku, który się znajduje na jakimś tam terenie. I tam się zatrzymuje. I oni to wszystko bardzo szczegółowo wyliczyli. Okazało się, że ta sama ilość wody może być właśnie przyjęta przez tego typu tereny zielone, czyli te ogrody deszczowe, co przez ten wielki kolektor, który planowali zbudować. Tylko że jest jedna różnica. No właśnie nie jedna, ale powiedzmy dwie różnice. Jedna, robienie tego przez właśnie ogrody deszczowe będzie 5 razy tańsze. No i druga, taki kolektor to jest po prostu coś, co jest obszarem absolutnie wyciętym z przestrzeni miejskiej, a ogrody deszczowe to jest po prostu teren, z którego na co dzień możemy korzystać jako park po prostu, jako taki skwerek, jako coś, co upiększa naszą okolicę. Możemy tam pójść, usiąść na ławce, nie wiem, wyprowadzić psa, to jest po prostu normalny park, który tylko w sytuacji właśnie nagłego podtopienia zamienia się w taki mini zbiornik na wodę. To można powiedzieć idealne rozwiązanie tak. Na ten problem. Parkami, czy też ogólnie mówiąc zielenią miejską, wygrywają też niestety samochody. I nie chodzi tu tylko o parkingi, ale również o budowanie dróg czy autostrad. I opisuje Pan w książce też przykład między innymi Chorzowa, tak? Gdzie park został zastąpiony przez drogę krajową, która została jakby poprowadzona na betonowej estakadzie. Tłumaczy się to oczywiście z prawniejszą komunikacją, ale czy na przykład zamiast tego właśnie nie można by usprawnić komunikacji miejskiej, czy na przykład tak jak w Trójmieście świetnym rozwiązaniem są kolejki podmiejskiej, pójdę dalej, czy może lepiej postawić na lepszą infrastrukturę rowerową, która świetnie się sprawdza w Holandii czy w Danii, a dokładniej w Amsterdamie czy Kopenhadze. Oczywiście dobrze, że o tym rozmawiamy, bo jest to jeden z ważniejszych, można powiedzieć, takich dylematów, które stoją przed miastami, no bo przez ostatnie, myślę, że co najmniej, pewnie może nawet i z 50 lat, licząc właśnie od powiedzmy otwarcia tej estakady w Chorzowie, wydawało się wielu osobom, że nasze miasta powinny być coraz bardziej przystosowane do ruchu samochodów.
że to jest ta przyszłość transportu w mieście, że każdy będzie miał swój samochód, każdy będzie chciał nim gdzieś tam dojechać i że to jakby w tą stronę powinno iść. No, wiemy już o tym, że to nie ma szans się udać, dlatego że mamy w Polsce w tej chwili bardzo duży odsetek posiadania samochodów, to znaczy mamy, podaję, że już nie chcę teraz prowadzić Państwa w błąd, ale wydaje mi się, że mniej więcej mamy około 780 samochodów na 1000 mieszkańców w większości miast w Polsce. Tak? No, przynajmniej w Warszawie to jest tyle, ale to tak naprawdę nie odbiega od tej warszawskiej normy w większości dużych miast. Nie wiem, jak jest dokładnie akurat w Katowicach, ale przypuszczam, że podobnie, jak nie powiedzmy 600-700 samochodów na 1000 mieszkańców, czyli no większość z nas ma po prostu samochód. I teraz jeżeli my sprawimy, nie możemy po prostu sprawić, to jest fizycznie niemożliwe, żeby wszyscy, którzy chcą tymi samochodami gdzieś dojechać, mogli to zrobić, bo nie zbudujemy tak szerokich, tak, bo nie zbudujemy tak szerokich dróg, nie zbudujemy tak ogromnych parkingów, albo niektórzy mówią, no to może podziemne parkingi, no ale to będzie straszliwie drogie, zaczniemy nagle całe pieniądze z budżetu wydawać na tylko i wyłącznie ten jeden cel, bo taka infrastruktura jest po prostu droga. I w tej sytuacji jakby musimy pomyśleć o tym, że trzeba stwarzać alternatywę, czyli rozwijać komunikację miejską jako alternatywę dla samochodu, tak? Czyli sprawiać, żeby ludzie zaczęli myśleć, ok, mogę pojechać samochodem, ale może bardziej będzie mi się opłacało pojechać, nie wiem, autobusem, tramwajem, pociągiem, już nawet o metrze, bo akurat w Polsce jest tylko w jednym mieście metro, ale no powiedzmy, że tak samo kolej czy tramwaj może stanowić alternatywę dla metra. Więc i to niekoniecznie musi być od razu konkurencja, że szybciej będzie tym innym środkiem transportu, tylko możemy mówić o korzyściach ekonomicznych, o tym, że po prostu jest taniej jeździć, zwłaszcza teraz, jak mamy szaleją ceny paliwa, no to możemy po prostu podliczyć sobie, ile nas kosztuje ta codzienna jazda samochodem. No i faktycznie wydaje się, że troszeczkę zapomnieliśmy o tym w ostatnich latach. No to w teorii polskie miasta rozwijały transport publiczny, ale tak naprawdę działo się to w bardzo powolnym tempie. W porównaniu na przykład do tego, jak dużo się działo w kwestii remontów dróg, nowych parkingów, tu cały czas naprawdę szły na to miliony, setki milionów złotych rocznie. A ten transport publiczny no gdzieś tam był rozwijany, ale może nie aż tak dynamicznie. No i to się przełożyło na to, że coraz więcej z nas próbuje tymi samochodami jeździć. Korki jak były, tak są, no bo tak jak mówię, tych samochodów jest tyle, że to jest po prostu niemożliwe, żeby tych korków nie było, więc a teraz jeżeli chodzi o rowery, oczywiście ja jestem zwolennikiem ogromnym tego, żeby zresztą sam poruszam się na rowerze po mieście, dzisiaj byłem na zakupach i też pojechałem na rowerze, ale oczywiście pewnie ktoś powie, że to jest nie dla każdego, że nie każdy się zdecyduje, no oczywiście, że są przypadki, w których ludzie pewnie nie zdecydują się na poruszanie się na rowerze z powodu jakichś fizycznych ograniczeń. Natomiast ja uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry środek transportu, nie tylko rekreacji. I każdy, kto spróbuje tego, żeby poruszać się po mieście na rowerze, oczywiście będą pewne ograniczenia z tym związane, dystans być może, ale z kolei znikają różne niedogodności, które się wiążą z jechaniem samochodem czy zjeżdżeniem nawet transportem publicznym. Przede wszystkim podstawowa sprawa, wychodzimy z domu, wsiadamy na rower, dojeżdżamy do miejsca, do którego chcemy dojechać i tam zsiadamy z roweru. Nie ma szukania, nie ma jakiegoś szukania miejsca, nie ma tego konieczności, że trzeba jeszcze będzie przesiąść się. Po prostu jest to świetny środek transportu. Tylko oczywiście kluczowa jest infrastruktura, czyli no w sytuacji, kiedy przeciętny rowerzysta musi nagle zjechać na jezdnię, bo nie ma ścieżki dla roweru, nie ma drogi dla rowerów, no to przy tym, jak wygląda ruch uliczny, niestety może się poczuć bardzo zniechęcony do przemieszczania się na rowerze i dlatego tak ważne jest, żeby powstawały te ścieżki, drogi dla rowerów, rowerostrady, bo przecież jest już w kilku miastach takie coś, na przykład Jaworznie rowerostrada, więc, czy velostrada, więc to są inwestycje, które poprawią tą sytuację i coraz więcej osób, które jeżdżą przecież na rowerach jako formę spędzania wolnego czasu, no wpadnie na ten pomysł, że nie będę stał w korku, dojadę tam, gdzie chcę, bez niespodzianek. Czas można bardzo precyzyjnie wyliczyć na podstawie nawet mapy w telefonie, bo ona pokazuje czas przejazdu i on się zwykle sprawdza. No i będę się też czuł lepiej, będę bardziej aktywny, będę w lepszej formie, będę bardziej odporny, bo to wszystko się przekłada przecież na nasze samopoczucie i na nasz stan zdrowia. Oczywiście przekłada się pozytywnie. Dodam tylko, że na przykład w Danii nawet na rondzie jest wydzielony pas rowerowy, jak idzie
Islandię, także to też no, bardzo takie, takie ciekawe. My tutaj jesteśmy dość rowerowi, więc no, nam zależałoby na tej infrastrukturze rowerowej jak najbardziej. Pisze Pan również w książce o roli bagien i mokradeł, również o takim projekcie mokradło. Coś więcej o tym projekcie? Tak, no więc tutaj to jest może nietypowa sprawa, bo mokradła czy bagna nie kojarzą nam się pewnie z czymś bardzo miejskim, można powiedzieć, ale prawda jest taka, że wiele naszych miast jest zbudowanych, no w ogóle Polska jest takim krajem, można powiedzieć, była, no bo dużo z tego już niestety utraciliśmy, dosyć podmokłym, tak mówiąc ogólnie, tak, znaczy nasze rzeki, które po prostu były przez tysiące lat rzekami naturalnymi, miały liczne meandry, właśnie tworzyły się takie naturalne tereny podmokłe i one często jeszcze do dziś przetrwały albo w miastach, albo w okolicy miast. Te tereny mają ogromne dzisiaj znaczenie właśnie z tego powodu, że mokradło jest bardzo skutecznym pochłaniaczem dwutlenku węgla, to znaczy o ile no powiedzmy mówi się o tym, że już mówiliśmy dzisiaj, ale też myślę, że wiele osób już o tym wie, że drzewa pomagają nam właśnie w obniżaniu emisji, czy lasy, czy tego typu tereny. Mokradło robi to samo, tylko że 10 razy skuteczniej niż zwykły las. Po prostu magazynuje dwutlenek węgla, który jest, ściąga go, jakby wiąże te substancje i w tym sensie jest to po prostu bardzo cenne w kontekście właśnie tego, że musimy tę emisję obniżać, więc każde takie mokradło nam w tym pomaga. Niestety jest druga strona medalu, to znaczy osuszane mokradła zaczynają ten dwutlenek węgla emitować. No i tutaj pierwszy powód, dla którego powinniśmy chronić te tereny. Ale inny bardzo ważny powód jest taki, że często właśnie mokradła są też takim rezerwuarem wody, bo ona po prostu tam na tych terenach jest zatrzymywana bardzo skutecznie. I mam taki przykład właśnie z Warszawy, mokradła bardzo ciekawego, które golosy teraz się ważą, można powiedzieć, trochę o nim też piszę w książce, ostatnio też mamy taką petycję w obronie tego mokradła, Zakole Wawerskie, takie naturalne właśnie teren, bardzo cenny przyrodniczo, położony może nie w centrum, ale no na terenie miasta, nawet nie na obrzeżach. I to mokradło nie dość, że właśnie jest bardzo dużym rezerwuarem no właśnie dwutlenku węgla, też naturalne, różnego rodzaju gatunków ptaków, które tam przebywają, jest po prostu takim niesamowitym parkiem, właśnie zupełnie dzikim w obrębie miasta, to jeszcze zasila całą sieć takich cieków wodnych znajdujących się w tej części miasta, bo po prostu wypływają wody z tego mokradła, które zasilają i oczyszczają czystą wodą te strumienie, które przecinają później na przykład różnego rodzaju osiedla. No więc jeżeli wysuszymy to mokradło, jeżeli je na przykład zabudujemy, to pozbawimy też dopływu wody te cieki wodne, które służą jako takie tereny spacerowe, które są po prostu lubiane też przez mieszkańców. Nie wszyscy chcą jechać tylko nad Wisłę, ale możemy też mieć małą rzeczkę czy mały kanałek, z którym koło swojego domu. I to jest coś bardzo sympatycznego, bardzo cennego, też poprawiającego mikroklimat naszej okolicy. Pytanie od Anny. Czy Pana zdaniem czas pandemii wpłynął na nasze postrzeganie zieleni w mieście, czy zaczęliśmy bardziej ją doceniać i o nią dbać? No, nie mam na to żadnych dowodów, ale sądzę, że tak, bo chociażby jak przypomnę sobie, jak ogromne kontrowersje wzbudziła decyzja, kiedy w trakcie różnego rodzaju obostrzeń nagle zamknięto tereny leśne i parki narodowe i nawet parki w mieście, to myślę, że może to była najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich decyzji dotyczących obostrzeń w pandemii, bo właśnie pozamykano różnego rodzaju lokale, instytucje, sklepy i tak dalej. No to wszyscy nagle odkryli, że świetną aktywnością jest wyjście na spacer do parku czy do lasu. Znaczy nie wszyscy, bo wiele osób robiło to już wcześniej, ale teraz zaczęli to robić częściej. I wydaje mi się, że o ile to może sam pomysł na pójście na spacer do lasu czy no w ogóle poobcowania z przyrodą nie był może wcześniej czymś, nie był pewnie dla nikogo dużym odkryciem, po prostu wiele osób to robiło, to teraz zaczęliśmy to robić częściej, bardziej regularnie. Stało się to takim elementem naszego trybu życia. Ja to obserwuję bardzo wyraźnie, chociażby właśnie tu w okolicach Warszawy, ale też nie tylko w okolicach, bo nawet parki miejskie są, mam wrażenie, bardziej oblegane niż były wcześniej. Weszło nam po prostu w krew taka chęć bycia blisko przyrody, nawet takiej drobnej właśnie, małego lasu gdzieś wokół naszej okolicy.
to nie jest coś, co chcemy robić już tylko od święta, ale mamy coraz częściej potrzebę, żeby robić to regularnie, że to jest po prostu taki sposób na bycie aktywnym. Mam nadzieję, że to się przełoży też na lepszą ochronę tego typu terenów, bo po prostu będzie więcej ludzi, którym zależy na przyszłości tych miejsc, którzy w razie czego podpiszą petycję, żeby chronić jakiś mało znany nawet lasek, prawda, bezimienny w naszej okolicy, bo po prostu chodzimy tam na spacer i nie wyobrażamy sobie soboty czy niedzieli bez spaceru, bez pojechania na rower, bez pójścia na jogging, no cokolwiek, kto tam lubi robić właśnie w tej otoczeniu przyrody. Ponieważ jest to dyskusyjny klub książki, mamy też pytanie od naszych klubowiczów i pozwolę sobie przeczytać pytanie od Anny. Czy dotarły do Pana głosy, że książka przyczyniła się do zmiany myślenia władz miejskich o przestrzeni miejskiej? Dotarły do mnie, uznaję to za bardzo duży komplement, bo oczywiście jak pisałem, to nie spodziewałem się na pewno tak dużego odzewu i cały czas tak naprawdę jest duże zainteresowanie tą książką, mimo że już ponad rok minęło od jej wydania, to jest sporo czasu i też bezpośrednio od samych samorządowców słyszę, takich, którzy już wcześniej się interesowali może tym tematem, czy jakoś byli wrażliwi na przyrodę, że ta książka pomogła trochę w dotarciu do osób, które no teraz zasiadają w, powiedzmy, na takich najwyższych szczeblach w samorządzie, do właśnie prezydentów miast, burmistrzów, że może nie, oczywiście to nie jest efekt tylko tej książki, to jest efekt też działania wielu ludzi w całej Polsce na rzecz właśnie ochrony przyrody, ale że wytworzyła się taka swego rodzaju moda na zieleń i też antymoda na betonowe. Kilka dni temu przeczytałem bardzo fajną rzecz, która mnie ucieszyła. Miasto Wołomin pod Warszawą ogłosiło taki właśnie konsultacje, że chcą zmienić jeden z, właściwie główny plac, który jest takim rynkiem tego miasta. I w tym opisie z zaproszeniem do mieszkańców, żeby się wypowiedzieli, jest napisane: cała Polska walczy z betonozą i my też chcemy włączyć się w tą walkę. No, nie mogłem przeczytać nic, co by mnie ucieszyło bardziej jako autora takiej książki i też współautora hasła o betonozy. Bo rzeczywiście, jeżeli taka moda zaczyna być zauważalna, jeżeli samorządowcy sami się na nią powołują, no to być może to się przełoży na jakieś większe zmiany. Mam nadzieję. Mamy nadzieję, wszyscy na to. Pytanie od Magdaleny jeszcze. Które z polskich miast Pana zdaniem w ostatnim czasie zmieniło się? Odeszło właśnie od betonozy na korzyść zieleni. No, nie ma może takiego jednego miasta, które mógłbym postawić za taki wzór, że wszystko tam się nagle zmieniło, prawda? Myślę, że to jest proces, który zachodzi i zobaczymy efekty na przestrzeni najbliższych kilku lat. Tak naprawdę myślę, że dopiero najbliższe wybory samorządowe będą ciekawym sprawdzianem. Obstawiam, że tuż przed wyborami zobaczymy bardzo wiele właśnie takich działań, które będą szły w kierunku ochrony zieleni, stworzenia nowych, wręcz, że będą się samorządowcy prześcigać w tym, kto bardziej chce zazielenić swoje miasto. I bardzo dobrze, bo to trzymajmy kciuki. Ale na pewno są przykłady miast, które no, wykazały się odwagą, żeby właśnie zmienić jakieś swoje decyzje. Na przykład Skierniewice, które zresztą też w książce, no nie są, może nie opisałem jakoś szerzej, ale powołuję się na ten przykład. W tej chwili przywracają drzewa na rynku wybetonowanym zaledwie kilka lat temu. I teraz już wiadomo, że te drzewa tam wrócą. Tak samo na przykład to samo dzieje się we Włocławku, który kilkanaście lat temu za ciężkie miliony złotych zrewitalizował rynek i dziś w efekcie też projektu mieszkańców te drzewa są przywracane. Wiem ostatnio o tym, że w Łowiczu są starania, żeby właśnie też drzewa wróciły na taki rynek, który tam jest bardzo charakterystyczny, trójkątny, jeden z niewielu trójkątnych rynków w Polsce. I co chwila tego typu informacje właśnie o tych nawet symbolicznych zmianach do mnie dochodzą. No ciągle jeszcze nie ma tego jednego miasta, które by zaczęło tak w Polsce się skojarzyć z tym, prawda? Że to jest najbardziej zielone miasto w Polsce, które robi najbardziej odważne projekty. Myślę, że to jest cały czas temat do zagospodarowania. Pierwszy burmistrz czy prezydent miasta, który wpadnie na to, no myślę, że dużo może na tym też zyskać. No, oprócz tego, że zmieni na lepsze swoje miasto, to też no, zyska poklask, mogę tak powiedzieć. Tak troszkę odbiegając od Pana książki, chciałam zapytać o Pana stowarzyszenie. Czym się Pan tam zajmuje? Czy jakieś ciekawe projekty? Znaczy ciekawe na pewno, ale coś więcej.
Stowarzyszenie Miasto jest Nasze to jest ruch miejski, który powstał już 8 lat temu w Warszawie. Zaczął się też od takiego ruchu protestu, trochę związanego też z terenem zielonym, czyli takim terenem osiedla jazdów na centrum Warszawy, które miało być wyburzone, zabudowane. To jest takie osiedle drewnianych, tak zwanych domków fińskich. Akurat w okolicy państwa wiem, że tego typu domki są w Bytomiu podobne. Nawet widziałem zresztą je podczas jednej wycieczki. Czyli takie drewniane domki, właśnie niewielkie takie osiedle, no nietypowa może architektura. No ale w tej chwili już to się bardzo, bardzo rozrosło. Działamy tak naprawdę oczywiście głównie w Warszawie, ale też podejmujemy tematy ogólnopolskie. No ostatnim takim projektem, którym mogę się pochwalić i myślę, że też przyniósł pewne efekty, była kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w sytuacji pieszych. Bo mieliśmy, no już mogę o tym zacząć mówić, może w czasie przeszłym, mieliśmy bardzo duży problem w Polsce z właśnie tym, że mieliśmy bardzo dużo ofiar śmiertelnych wypadków właśnie wśród pieszych, potrącanych na pasach często. I udało się doprowadzić do tego, żeby zmienić te przepisy, że teraz kierowcy od 1 czerwca muszą ustępować pieszym pierwszeństwa na pasach. I jest to zmiana, którą wiele osób krytykowało, zapowiadano, że będzie strasznie, że będzie więcej ludzi ginąć. Okazało się, że nie. Już dzisiaj mamy według różnych danych od kilkunastu procent mniej do nawet według niektórych 40% mniej wypadków z udziałem pieszych. Więc taka nasza właśnie kampania Chodzi o życie, którą prowadzimy od 2,5 roku, no przynosi efekty też w skali ogólnopolskiej, bo problem tak naprawdę jest powszechny i dotyczy każdego miasta, czy to Warszawy, czy Katowic, czy małego miasta, to bezpieczeństwo na drogach jest taką bolączką naszych miast i to jest coś, co sprawia, że no po prostu wpływa na naszą jakość życia, nawet jeżeli nas ta sprawa bezpośrednio nie dotyczy, nie mamy w rodzinie czy wśród bliskich kogoś poszkodowanego, to po prostu to jest coś, co no sprawia, że czujemy się niebezpiecznie, czujemy się zestresowani, często przechodząc po prostu przez ulicę i tak nie powinno to wyglądać. Często też nie ma pasów, bo w mniejszych miastach miejscowości... Jeżeli w ogóle możemy przejść przez ulicę, dokładnie. Dokładnie. Tak przenieśmy się troszkę może do przyszłości. Polska w 2050 roku, siedzimy sobie na rynku i co widzimy wokół? No pewnie nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że widzimy dużo drzew. Mam nadzieję, że wtedy to będzie taki element krajobrazu miasta, no to, bez którego... Sadzimy mnie teraz. Mhm. No tak, no właśnie, to jest też warto pamiętać, że mamy już niecałe 30 lat. To jest nadal dużo czasu, żeby te drzewa wyrosły do solidnych rozmiarów, więc kto teraz zacznie zazielenić swoje miasto, to w 2050 roku będzie mógł być dumny z tego, jak ono wygląda rzeczywiście. Natomiast myślę, że poza tymi drzewami, poza tą zielenią, która właśnie będzie traktowana jako nie taki element, powiedzmy, upiększający, ale właśnie ta infrastruktura, chociażby właśnie chroniąca przed podtapieniami, to na pewno myślę, że będzie w naszych miastach dużo mniej uciążliwe życie związane właśnie z hałasem, z jakością powietrza. Oczywiście to jest ten optymistyczny scenariusz, który rysuję, ale no, w to wierzę i na rzecz tego działam, dlatego o tym mówię. Więc mam nadzieję, że właśnie te miasta będą znacznie mniej zanieczyszczone pod różnymi względami. Mam na myśli właśnie przede wszystkim powietrze, ale też właśnie hałas, zanieczyszczenie światłem, bo też to jest też taki efekt, o którym mało się mówi. No i też estetyka, która wreszcie musi się kiedyś poprawić, bo może to nie jest powiedzmy sprawa pierwszej wagi w porównaniu z chociażby jakością powietrza czy bezpieczeństwem, ale jednak to też wpływa na nasze samopoczucie i myślę, że w kwestii estetyki, chociażby, nie wiem, reklam i tego typu elementów mamy cały czas bardzo dużo do poprawienia, więc w gruncie rzeczy myślę, że z perspektywy tego rynku, o którym pani mówi, na którym byśmy siedzieli, to te wszystkie elementy, o których mówię, byłoby bardzo dobrze widać i słychać. I przede wszystkim moglibyśmy usiąść, bo teraz, gdy nie ma drzew, wszystko właśnie jest nagrzane, nawet nie możemy usiąść tak naprawdę. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i nasze spotkanie również dobiega ku końcowi. Ja życzę panu i nam wszystkim, żeby jednak ku temu dobremu to wszystko szło, żeby było jak najwięcej zieleni wokół nas. Betonoza też jest określana tak na koniec jako choroba. A jaka jest ta recepta na tą chorobę? Receptą jesteśmy my, mieszkańcy, to znaczy receptą, lekarstwem jesteśmy my, bo to my musimy, powinniśmy sprawić, żeby nasz głos, tych ludzi wrażliwych na przyrodę, chcących tej przyrody, chcących zielonego miasta, był słyszalny i zapewniam, że jeżeli będzie, to te zmiany prędzej czy później zaczną być też zauważane w naszej okolicy,
i zobaczymy, że mamy wpływ na to, w jakim mieście żyje. Ja życzę też Panu, żeby jak najwięcej projektów finalnie miało ten pozytywne zakończenie. Dziękuję Panu bardzo za spotkanie. Państwu również dziękuję za spotkanie i zachęcam oczywiście wszystkich do udziału w dyskusyjnych klubach książki. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali.